tę 104. rocznicę tych tragicznych wydarzeń, biorąc trochę na świadków, tych bohaterów, których nazwiska są na tym pomniku za nami, ja chciałbym przede wszystkim Państwu życzyć, nam wszystkim i sobie, niezłomności poglądów i charakteru, wiary w te podstawowe wartości, które kształtowały naszą cywilizację i naszą historię. Chciałbym Wam życzyć jedności, która powinna nas łączyć i spajać. Przede wszystkim chciałbym Wam życzyć pamięci, i to dobrej pamięci, żebyśmy pamiętali o to, że ta wolność nie jest nam dana na zawsze. A przede wszystkim chciałbym Wam życzyć, żeby ten kraj był zawsze dla Was najbliższy i żeby ta Polska była dla Was najważniejsza. Wszystkiego dobrego, pamiętajmy o tych ważnych dla miasta wydarzeniach, bo gdyby nie pamięć, to wszyscy zginiemy. I to nie będzie po prostu fajne, a to, że jest z nami tutaj młodzież, to bardzo dobrze nas wszystkim świadczy. Wielkie podziękowania dla pana Andrzeja za organizację. Dziękuję wszystkim przede wszystkim za obecność. Idzie. To nie dla nas, a to dla was. Bo jak kiedyś ktoś powiedział, dzisiejszy dzień jest jutrzejszym wczoraj. Więc pamiętajmy o tym, co się wydarzyło, ale patrzmy w przyszłość. Patrzmy w przyszłość, bo dzięki nim ta przyszłość rysuje się przed nami dobrze. Pomimo, że cóż, za naszymi granicami coś się dzieje niedobrego, które zagraża nam wszystkim, ale bądźmy dobrej myśli. Bądźmy wspólnie, razem, łącząc się z tymi wszystkimi, którzy modlą się o to, żeby nic złego się nam nie stało. Życzę nam wszystkim, aby to, co złe nas omijało, a to, co dobre nam towarzyszyło. Bardzo dziękuję młodzieży, bardzo dziękuję pocztom sztandarowym, dyrektorom szkół za to, że wydelegowali was tutaj mimo tych ciężkich warunków. Bardzo wam dziękuję. Oddajemy hołd w 104. rocznicę tragicznych wydarzeń, które miały miejsce na tej wyjątkowej międzyrzeckiej ziemi. Oddajemy cześć żołnierzom Polskiej Organizacji Wojskowej oraz mieszkańcom Międzyrzeca, którzy z bronią w ręku walczyli o odzyskanie niepodległości również tutaj 16, 17 i kolejnych ciemnych dni listopadowych. Z tego miejsca pragnę bardzo serdecznie podziękować władzom samorządowym. Na ręce pana burmistrza, pana wójta, pana starosty, za to, że tak wspaniale kultywujecie pamięć o swoich lokalnych bohaterach. Kultywujecie wspomnienie o tych, którzy oddali swoje życie w nadziei na odrodzenie niepodległej Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo serdecznie przedstawicielom szkół, ale szczególnie tej tak licznie biorącej udział delegacji sztandarów ziemi międzyrzeckiej. W imieniu własnym i wojewody lubelskiego Lecha Sprawki chciałbym Państwu życzyć w tym trudnym, wyjątkowym czasie, bo ktoż z nas jeszcze rok temu myślał czy wierzył, że znów niedaleko nas to czynna walka będzie świadczyła o tym, że wolność jest nam dana i zadana, ale wolność jest nam tylko darowana i o nią musimy walczyć. Dziękuję serdecznie i życzę, żeby tak jak nasi przodkowie, tak obecne pokolenie wierzyło w to, że warto być Polakiem. Warto, żeby Polska była silnym, niepodległym krajem. Wszystkiego najlepszego. Cześć ich pamięci. Thank you.